Panie marszałku, Wysoka Izbo. Koło Parlamentarne Lewicy Demokratycznej w pełni popiera uchwałę upamiętniającą Wincentego Kadłubka w 800. rocznicę jego śmierci. Niepotrzebnie w tytule uchwały jest podkreślone, że Wincenty Kadłubek jest błogosławionym Kościoła katolickiego. To nie ma żadnego znaczenia dla jego uczczenia i nie ma nic do rzeczy. Ważne są inne aspekty. Zresztą, co podkreślił właśnie poseł Braun, nie wszystkie podkreślone w uchwale, ale także poseł Suchoń o tym mówił. Obywatele Rzeczypospolitej cenią Wincentego Kadłubka za napisanie Kroniki Polaków, która obejmuje dzieje Polski od czasów legendarnych aż po 1202 rok. Dzieło mistrza Wincentego Kadłubka stało się podstawowym źródłem historii ojczystej dla kolejnych dziejopisów. Wincentego z Kielczy, Janka z Czarnkowa, Jana Długosza, Jana z Dąbrówki, Macieja Miechowity, Marcina Kromera. Wincenty Kadłubek, co jest mniej znane, jest jednym z ojców demokracji, a to drugi, a może i pierwszy powód jego uczczenia przez Sejm Rzeczypospolitej. Dlatego wyrażamy zadowolenie, że takie uczczenie następuje. Dziękuję za uwagę.